Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zaczynamy geopolitycznie. Służby izraelskie udostępniły bardzo ciekawy materiał. Zresztą zobaczcie Państwo sami, zanim przejdziemy do meritum. Zapraszam. Na tym krótkim klipie widzimy, jak 6 października w przededniu ataku Hamasu na Izrael, Yahya Sinwar ucieka ze swoją rodziną tunelami pod Gazą. Na końcu idzie żona Sinwara, która niesie torebkę. Nie jest to byle jaka torebka, mili Państwo, część z pań na pewno ją rozpoznała. Tak, to jest słynny model Birkin marki Hermès. Znanej luksusowej marki produkującej galanterię skórzaną, przede wszystkim torebki, ale nie tylko, i inne drobiazgi dosyć luksusowe. Potwierdzam, to prawdopodobnie jest torebka firmy Hermès, model Berki. 32 tysiące dolarów. Czyli torebka, nie przymierzając, za 120 prawie tysięcy złotych. No cóż, kiedy Gazanie cierpią głód i chłód i nie mają co jeść, to rodziny liderów Hamasu, akurat tego lidera już nie ma, dobrze sobie żyły i dobrze żyją. Chcieli Państwo wiedzieć, że tak było od samego początku. Majątek przywódcy Frontu Wyzwolenia Palestyny Yasera Arafata liczono mniej więcej na około 2 miliardów dolarów. Córka Arafata dobrze bawiła się w paryskich klubach, tam też mieszkała. Nie liczyła się z pieniędzmi, po prostu je wydawała. No ale pytanie, skąd u Hamasu tyle pieniędzy? Bo przecież wydawać by się mogło, że skoro wszyscy Gazanie cierpią biedę i jest im tak ciężko i tego nie można przecież podważyć, bo nieraz widzieliście Państwo zdjęcia niezależnych stacji telewizyjnych, reporterów, którzy w Gazie kręcili reportaże, gdzie widzieliście prawdziwą biedę, czy teraz podczas konfliktu, kiedy w obozach dla uchodźców dzieją się dantejskie sceny. A świat w pewien sposób milczy, jakby nie reaguje, nie pomaga. No też patrzę z pewnym zażenowaniem na reakcję Egiptu czy innych krajów arabskich, które no i pomogły uciekinierom z Gazy. W pewnym sensie ich rozumiem, bo oni nie chcą mieć u siebie Hamasu, czyli się popierają dążenia Palestyńczyków, ale Hamasu u siebie mieć nie chcą. Nie jest to dziwne. Więc jak to jest z Hamasem? Skąd ma pieniądze? Na czym zarabia? Przecież Palestyna niczego nie produkuje, nie wytwarza. Autonomia palestyńska była i jest zależna i prawdopodobnie jeszcze jakiś czas będzie od Izraela, bo w końcu i prąd, i inne media były dostarczane z Izraela. No to skąd pieniądze? Od tylu lat przywódcy tych terrorystycznych organizacji upływają w luksusy. Jeden z przywódców Hamasu, również, który spotkał się już z 70 dwoma dziewicami. Pamiętam na też krótkim klipie filmowym, gdzie został ujęty. Siedzi sobie wygodnie, popija kawę, a na jego ręku widać biały zegarek. To Richard Mille. Zegarek, ten model akurat został wyceniony na 350 tysięcy dolarów. Takich gadżetów i drobiazgów u hamasowców można było zauważyć bardzo wiele. Pytanie, skąd te pieniądze? Otóż mieli Państwo od świata, od organizacji o charakterze takim właśnie lewicowym, tych organizacji pozarządowych,
które transparentami Wolna Palestyna zbierają pieniądze dla biednych Gaza. A cały czas tam trwa bieda. Setki, tysięcy, miliony ludzi zbierają datki dla Gaza, by tam w tych obozach Gazanie mogli chociaż godnie jakoś przetrwać, by otrzymali ciepłą strawę, leki, pomoc lekarską, to wszystko kosztuje. Tylko cały czas oni cierpią, mimo takiego wsparcia finansowego płynącego od ludzi dobrej woli. To gdzie są te pieniądze? No jak to gdzie? W torebce żony Sinwara. W torebce Birkin za 32 tysiące dolarów, czy na nadgarstkach hamasowców 300-350 tysięcy dolarów zegarki. Tak, drodzy Państwo, to właśnie te organizacje, które zbierają pieniądze, aby wspierać mieszkańców Gazy, w rzeczywistości są na tyle naiwne, że przekazując te pieniądze w zasadzie utrzymują Hamas. Terroryzm to jest dobry biznes, jak widać. I to od lat 70. Wsparcia finansowe, chociażby też pochodzące z też nielegalnego handlu ropą, tutaj taka krótka paralela do Obajtka, do spółki, która kupiła ropę, której nigdy nie dostała, i do mężczyzny, który miał się okazać współpracownikiem Hezbollahu przy handlu, nielegalnym handlu irańską ropą. Tam też zarabiają pieniądze, proszę Państwa. Produkcja podróbek to też jest dobry biznes, z którego żyją organizacje terrorystyczne. One organizują właśnie taką nielegalną produkcję i z tego żyją. Niewiele osób wie o tym nawet. Ja kiedyś przeczytałem bardzo poważny materiał równie poważnej służby, właśnie dotyczący źródeł finansowania jednej z takich grup wywrotowych terrorystycznych, i okazało się, że oni organizowali produkcję podrabianych kosmetyków, które wprowadzano do obiegu, i czerpali z tego niemałe zyski. I pomyślałem sobie, że teraz za każdym razem, kiedy widzę w różnych serwisach internetowych podrabiane kosmetyki, to gdzieś tam na końcu tej piramidy właśnie może być Hezbollah albo Hamas. Więc jeżeli Państwo gdzieś widzicie podróbki, to unikajcie ich zakupu, jak to tylko jest możliwe. Bo kupowanie tego typu produktów może być na przykład wspieraniem takich organizacji. Torebka Birkin jest bardzo ładna, jest to westchnienie wielu kobiet, choć ja osobiście tego nie rozumiem, ale tłumaczę to sobie w ten sposób, że skoro ja, widząc na przykład zegarek Patek Philippe, czy żarzele Couture Reverso, czy waszą Constantin, bardzo się tym ekscytuję i oglądam i patrzę, jaki piękny. No to ktoś mógłby powiedzieć, no widzisz, tutaj pani wzdycha do torebki Birkin za 32 tysiące dolarów, a ty wzdychasz do Patka za bez mała 100 tysięcy dolarów. Więc co się czepiasz kobiet? No tak. I tu ja się z tym zgadzam. Choć akurat ja torebkę Birkin widziałem w rzeczywistości, będąc kiedyś w salonie Herbe w Berlinie, w chyba już nieistniejącym już, bo to on chyba zbankrutował, domu handlowym KDW. Pamiętam, że koniecznie chciałem tę torebkę zobaczyć i faktycznie była. I sprzedawczyni mi ją podała, ją chciałam obejrzeć, zrozumieć, w czym jest rzecz. No faktycznie, tak, jest to produkt wykonany idealnie, pięknie i tak dalej, ale dalej nie rozumiem, dlaczego kosztuje ponad 30 tysięcy dolarów. Wracając do meritum, ten film, ten krótki klip, ta kobieta z tą torebką w przeddzień masakry, która się dokonała na zlecenie i z polecenia i z rozkazu właśnie Yahyi Sinwara, dokonały się, a ta pani ma torebkę za te 30 tysięcy dolarów. Widać taka miła muzułmanka, miła buzia, dwóch chłopców. Mnie to przeraża. Mnie to przeraża, bo tak nie musiało i nie musi być.
tylko że Gazanie się Hamasu bali i boją. I dopóki takie organizacje będą kontrolować autonomię palestyńską, kontrolować ludzi, którzy tam mieszkają, czy w zasadzie mieszkali, a może będą mieszkać, mam nadzieję, że uda się odbudować Strefę Gazy, autonomię palestyńską i uzyska pełną autonomię, stanie się niepodległym państwem, będzie sąsiadować z Izraelem, ale bez Hamasu, bez Hezbollahu, bez innych organizacji, które po prostu z terroryzmu i dręczenia swoich własnych obywateli uczynili stałe źródło dochodu. Gdy zobaczyłem ten materiał filmowy, który izraelskie służby udostępniły, pomyślałem sobie, że przygotuję właśnie taki krótki materiał dla państwa, bo to są takie drobiazgi, to są te takie kropki, które łączymy, które malują jakiś większy obraz. Ja pracując też nad niektórymi materiałami do historii bez cenzury, właśnie a propos operacji Mossadu czy operacji Sił Zbrojnych Izraela, dosyć dobrze znam historię tego, co tam się działo, to, co się dzieje, no, wszyscy Państwo wiecie. Ale jakby zapoznając się z historią różnych akcji, też i pod względem charakterystycznym, czy to był Czarny Wrzesień na samym początku, czy później Bractwa Muzułmańskie. Wszystkie te organizacje były finansowane. Płaciła Rosja dużo pieniędzy po to, by destabilizować Bliski Wschód. Dlatego Izrael stał się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ponieważ przeciwstawił się temu warcholstwu, które miało i zresztą ma miejsce, bo na Bliskim Wschodzie już dawno mógłby być pokój. Ale go nie będzie, bo Putin tego nie chce. I jeszcze ma dużo pieniędzy, by właśnie finansować takie organizacje jak Hamas czy Hezbollah i kupować z tych pieniędzy żonom przywódców tych organizacji torebki od Hermes i inne gadżety, bo zegarki za 350 tysięcy złotych. Z tą myślą Państwa zostawiam też i pozdrawiam tych wszystkich studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy oblepiają płot kartonikami z napisem Free Palestine. To tyle. Widzimy się o 14. Do zobaczenia.